Dzisiaj wszyscy świętujemy swoje kapłaństwo. Wszyscy, jak tu jesteśmy. Kapłaństwo, które jest nam zadane we chrzcie. To jest prawdziwe, chrystusowe kapłaństwo. Kapłaństwo chrzcielne. Kapłaństwo królewskie. Inne niż to, które niektórzy z nas noszą od momentu przyjęcia sakramentu święceń, prezbiteratu. To kapłaństwo jest kapłaństwem służebnym. Ale wszyscy mamy kapłaństwo królewskie, to znaczy takie, które możemy po królewsku wypełniać. Po królewsku, czyli w pełnej wolności. Co znaczy wypełnić to chrystusowe, królewskie kapłaństwo chrzcielne w pełnej wolności? To znaczy tak naprawdę ofiarować samego siebie. To jest specyfika chrystusowego kapłaństwa, że kapłan jest tożsamy z ofiarą. Tego nas uczy Chrystus, składania siebie samych w ofierze. Jak mówi święty Paweł, nie martwych zwierząt, tylko siebie żyjących. Siebie żyjących. Takie zdanie niesłychanie przenikliwe, mówiąc o tym kapłaństwie, to jest przedostatnie zdanie pierwszego czytania. Musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby się stał miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. Musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, żeby się stać miłosiernym i wiernym arcykapłanem. Ta godność kapłańska, jaką Jezus Chrystus ma w sobie jako pierwszy i wieczny kapłan, każe mu się upodabniać do wszystkich, a zwłaszcza upodabniać się do tych, którzy potrzebują miłosierdzia. Każe mu się stać jednym z tych, którzy potrzebują miłosierdzia. Właściwie zobaczcie, że ten list mówi o kapłaństwie Jezusa w takich właśnie kategorii. Kim się staje, a nie co robi. Kapłaństwo Jezusa Chrystusa nie polega na tym, że umiem jedną czy drugą czynność wykonać. Polega na tym, żebyś się stał bliski tym, dla których zostałeś ustanowiony. Byś się stał jednym z nich. Mówi nam list do Hebrajczyków, bez tego nie będziesz miłosierny i bez tego nie będziesz wierny. Liczy się to, kim jesteś, a nie co umiesz zrobić. Nie będziesz miłosierny, jeśli będziesz traktował miłosierdzie przez pryzmat tego, co możesz zrobić, a nie przez pryzmat tego, kim jesteś. Może się komuś wydawać, że miłosierdzie polega na tym, by komuś dać jeść i pić, albo rzucić mu, tak, masz tu dychę. Ikoną miłosierdzia w polskim kościele jest święty brat Albert, którego nie zadowalało dawanie biednym ludziom czegoś. Nie zadowalało go dawanie czegoś. Musiał się z nimi zamknąć w ogrzewalni. Musiał się stać jednym z nich. Wybierając życie konsekrowane, wybierając życie ślubów, miał poczucie, musi się stać jednym z nich. Z tych, których wszyscy wyrzucali na margines, nie chcąc mieć z nimi nic wspólnego, uważając ich za wcielenie wszystkiego, tylko nie świętości. Brat Albert nie zamknął się w krakowskiej ogrzewalni ze świętymi ludźmi. Zamknął się tam z ludźmi, którym dawał chleb, żeby nie pili na czczo. To był znak, że konsekracja, że śluby nie oddzielają go od ludzi, od grzeszników. Tylko konsekracja czyniła go jednym z nich. Inaczej nie byłby miłosierny i nie byłby wierny. Nie jest wiernością zrobić jedną czy drugą czynność. Wierność polega na tym, nie, że jesteś konsekrowany 24 godziny na dobę. Dzień i noc, światło i ciemność. W każdej sytuacji życia, w każdej czynności życia, w każdym momencie życia, a nie od czasu do czasu spełniając jakieś czynności. Musiał się stać jednym z nich, żeby być miłosiernym i wiernym. Żeby składać siebie w ofierze, takim właśnie czynie kapłańskim, po królewsku, żeby dokonywać tego ofiarowania.
Potrzeba mieć w sobie to pragnienie, żeby się stać jednym z nich, żeby się upodobnić we wszystkim do braci. Nigdy nie traktować nie, swojej konsekracji jako czegoś, co mnie oddziela, czyni mnie innym, czyni mnie wyższym, stawia ponad innych w oddzieleniu od tych, którzy są, nie, o, jak oni żyją, strach pomyśleć, nie? Stał się jednym z nich, musiał się upodobnić do końca, inaczej nie byłby miłosierny i inaczej nie byłby wierny. Ta konsekracja, którą Jezus, Syn Boga, żyje, jest postawą, która go zbliża do każdego, jak tylko się da. Powtarzam, najbardziej do tych, którzy potrzebują miłosierdzia. Wtedy, kiedy potrzebują miłosierdzia, może lepiej tak powiedzieć, bo kto z nas nie potrzebuje? Wtedy, kiedy najbardziej potrzebujemy miłosierdzia, bo jesteśmy ciężko grzeszni, bo dopuszczamy się rzeczy strasznych, On jest przy nas. On jest przy nas. Jest dla nas w tej swojej konsekracji. To jest miłosierdzie. Jest rzeczywiście tym, który buduje most, przez ofiarę z siebie buduje most między nami a Bogiem. Pontifex, ten, który czyni most. Łączy Boga z grzesznikiem. To jest taki sposób życia i konsekracji, którego nauczyli się dość szybko od Jezusa Maryja i Józef. Maryja i Józef nie przynieśli Jezusa na ofiarę. Człowiek może należeć do Boga wyłącznie mocą własnej decyzji. Bóg nie przyjmuje innych ofiar od ludzi. Człowiek musi się sam Bogu oddać w miłości. Wtedy tak, taką ofiarę Bóg przyjmuje. Maryja i Józef nie przynieśli ofiarować Jezusa Bogu. Jezus się sam ofiarował Bogu, swojemu Ojcu, decyzją, kiedy się wcielał, a potem potwierdzał tę decyzję całe swoje ludzkie życie. Maryja i Józef nie przynieśli na ofiarę Jezusa, przynieśli na ofiarę dwa gołębie. Dwa gołębie. Taka była ofiara ludzi ubogich. Gdyby byli bogaci, to by przynieśli na ofiarę dwa baranki. Bo prawo, Tora wymagały tego, aby składając Panu Bogu dziękczynienie za urodzenie dziecka, pierworodnego w szczególności, żeby złożyć na ofiarę dwa baranki. Ale jeśli rodzina była biedna, ale już tak biedna, że bardziej nie można, to przynosiła dwa gołębie. I to jest ofiara, która pokazuje, że Maryja i Józef to są ludzie radykalnego ubóstwa. Kto był w Ziemi Świętej, kto był w Nazarecie, wie, jak mieszkali. W grocie, nie w domu budowanym, murowanym, w grocie. A jednak możesz być skrajnie ubogi i mieć w sobie przynaglenie, żeby stanąć przed Bogiem z czymś w rękach. Pismo mówi też w Starym Testamencie, nie ukażesz się przede mną z pustymi rękami. Ja nic nie mam. Masz. Zresztą myślę, że to jest w ogóle reguła, że ci, którzy mają najmniej wobec Boga, są najchętniej ofiarni. Więc oni przynieśli te dwa gołębie ze swojego ubóstwa, nie ze swojego bogactwa, nie z tego, co im zbywało, tylko ze swojego ubóstwa przynieśli Bogu ofiarę. Ta ofiara, te dwa gołębie, to jest ofiara bardzo znamienna, ponieważ drugi z tych gołębi był składany na ofiarę całopalną dla Pana, to znaczy na ofiarę uwielbienia, wychwalenia Boga, pełnej bezinteresowności, ofiara całopalna. Nic dla mnie z tego nie zostaje. Składam Bogu ofiarę, która ma być wyłącznie Jego uwielbieniem, ma być wyłącznie Jego chwałą. Nie przychodzę, żeby z Bogiem ubijać jakiś interes. Nie przychodzę w takim duchu, daję, żebyś dał. Ja tobie gołąbka, a ty mi, no, mam już kilka pomysłów, co byś mi powinien dać, nie? Daję w absolutnej wolności, właśnie po królewsku, niczego nie chcąc w zamian, w miłości, która jest bezinteresowna. To jest ten drugi gołąb, ale pierwszy jest ofiarą za grzechy.
Taka jest dyscyplina wpisana w tę ofiarę z dwóch gołębi. Zanim chcesz Bogu oddawać chwałę w bezinteresowności, chcesz go wywyższać, chcesz mówić święty, 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 zanim staniesz przed Bogiem w takiej postawie, to najpierw go przeproś. Najpierw go przeproś. Ale za co? Za jakie grzechy Maryja składała ofiarę? A za jakie grzechy Józef składał ofiarę? Józef, o którym mówi Pismo, że był człowiekiem sprawiedliwym, to znaczy świętym. Jednak pierwszy znak, jakiego dokonują w świątyni, to jest ofiara za grzechy. Nie swoje. Nie swoje. Ale w pełnej prawdzie, to znaczy takiej głębokiej solidarności z ludźmi, którzy są grzeszni. Wiecie, za czyje grzechy Maryja tę ofiarę składa? Za moje i za wasze po kolei. I za takich ludzi, z których my nie mamy najmniejszej ochoty, z którym się spotkać, od których nas odpycha pytanie, czy ich grzech, czy nasz osąd, co bardziej. Pierwszy akt świętych ludzi w świątyni to jest ofiara za grzech. W poczuciu jedności z każdym, kto w życiu ma nieszczęście grzeszyć. Kto być może w grzechu jest uwięziony, który jest uwikłany. Maryja składa ofiarę za grzech, to znaczy mówi tak jak Jezus, wychowana przez Niego, mówi do każdego z nas, nie zostawię Cię samego z Twoim grzechem. Twój grzech jest moim problemem. Pokazuje to Bogu w tej ofierze. Twój grzech jest moim problemem. To jest postawa niesłychanej miłości do człowieka w jego grzechu. Z taką postawą potem możesz stać i wychwalać Boga, nie, w pełnej bezinteresowności, zachwycając się Jego świętością, Jego doskonałością. Wtedy możesz tego drugiego gołębia składać na ofiarę. Stańcie przed Bogiem w takiej postawie i mówcie: Boże, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to, że nie jestem jak zdziercy, oszuści, celnicy, albo jak ten celnik. Składam ofiarę ze wszystkiego, co nabywam. Modlę się 7 razy dziennie i poszczę 3 razy w tygodniu. Kto Ci kazał? To jest postawa, która obraża Boga. Nie można obrażać Boga w Jego świątyni. Można obrażać Boga idiotyczną modlitwą. Dziękuję Ci za to, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, złodzieje. Postawa Maryi to jest: jestem jak inni ludzie. Mam w sobie głęboko poczucie jedności z każdym grzesznikiem. Pierwsza rzecz, jaką robię, wchodząc do świątyni, składam ofiarę za grzech. Tak, nie mój. Ale w tym sensie mój, jakim biorę na siebie czyjś grzech, chciałbym pomóc mu dźwignąć, wziąć na siebie. Tak, grzech jest nieprzekazywalny, wina jest nieprzekazywalna, ale być z człowiekiem, który sobie musi poradzić, być z człowiekiem obciążonym, być z człowiekiem pobitym przez własne grzechy, to jest postawa ludzi świętych. To jest postawa ludzi konsekrowanych. I tego się nie robi, tak jak powiedzieliśmy na początku, jedną czy drugą modlitwą, to się robi postawą życia. Jesteście znakiem prorockim w świecie. Jesteście znakiem prorockim w świecie. Wtedy, kiedy żyjecie tak konsekracją, jak Jezus Chrystus, jak Jego Matka, jak Józef, wszyscy, którzy uczynili prawdę ze swojej konsekracji chrzcielnej, potwierdzonej potem na tyle sposobów, także konsekracją przez śluby, czy zakonne, czy wdowie, czy dziewicze, śluby czystości, śluby pustelnicze. Jest taka bogata ta rzeczywistość w Kościele, niesłychana, piękna, radykalne proroctwo. Niech się dzieje w Kościele powszechnym. Właśnie radykalne proroctwo, radykalne bycie przy Bogu i radykalne bycie przy ludziach. To jest to, co konsekracja wnosi w nasze życie jako łaska, jako wyposażenie. Myśmy tacy byli. Amen. Czy Hiob rzeczywiście niewinnie cierpiał? Jaka prawda o Hiobie miała wyjść na jaw przez to, co go spotkało? Prorok Daniel został wrzucony do jaskini lwów. Jaki był sens tej próby dla niego? Jak poznanie historii Hioba i Daniela może nam pomóc w życiu i pozwolić odkryć sens przeciwności losu, rozdrapywania ran,
żalu i bycia w otoczeniu ludzi, którzy są jak złowrogie bestie. Możesz cierpieć, nie rozumiejąc, co się dzieje, i buntować się przeciwko Bogu, jak Hiob, albo odkryć sens wszystkiego. Wybór należy do Ciebie. Zapraszam do wysłuchania archiwalnych rekolekcji ojca Augustyna, wygłoszonych do wspólnoty w Duchu Świętym. Link w opisie i w pierwszym komentarzu. Nie pozwólmy, aby ta nauka popadła w zapomnienie.